mój rejencie. Prawda bez wątpienia. Kusy piękny, hart z kształtu, jeśli równie chwytny. Chwytny? Krzyknął pan rejent. Mój pies faworytny, żeby nie miał być chwytny? Więc Tadeusz znowu cieszył się, że tak piękny pies nie ma na rowu. Żałował, że go tylko widział idąc z lasu i że z przedmiotów jego poznać nie miał czasu. Na to zadrżał asesor. Puścił z rąk kieliszek, utopił w Tadeusza wzrok jak bazyliszek. Asesor miał krzykliwy i mniej był ruchawy od rejenta. Szczuplejszy i mały z postawy, lecz straszny na reducie balu i sejmiku, bo powiadano o nim, ma żądło w języku. Hart bez ogona jest jak szlachcic bez urzędu. Ogon też znacznie hartom pomaga do pędu. A pan kusoś uważa za dowód dobroci. Zresztą zdać się możemy na sąd pańskiej ciocie. Choć pani Telinena mieszkała w stolicy i bawi od niedawna w naszej okolicy, lepiej zna się na łowach niż myśliwi młodzi. Tak to nauka sama z latami przychodzi. Tadeusz, na którego niespodzianie spadł grom taki, wstał zmieszany, chwilę nic nie gadał, lecz patrzył na rywala coraz straszniej, srożej. Wtem wielkim szczęściem dwakroć kichnął pod komorze. Wiwat! Krzyknęli wszyscy. On się wszystkim skłonił i zwolna tabakierę palcami zadzwonił. Tabakiera ze złota, z brylantów oprawa, a w środku jej był portret króla Stanisława. Ojcu podkomorzego sam król ją darował. Po ojcu podkomorzy godnie ją piastował. Gdy w nią dzwonił, znak dawał, że miał głos zabierać. Umilkli wszyscy i ust nie śmiali otwierać. On rzekł. Rzekł. Wielmożni szlachta, bracia dobrodzieje. Forum myśliwskim są tylko łąki i knieje, więc ja w domu podobnych spraw nie decyduję. Posiedzenie nasze na jutro solwuję. I dalszych replik stroną dzisiaj nie pozwolę. Boźny, odwołaj sprawę na jutro na pole. Jutro ich hrabia z całym myśliwstwem tu zjedzie. I waszej z nami ruszysz, sędzio, mój sąsiedzie. I pani Telimena, i panny, i panie. Słowem zrobim na urząd wielkie polowanie. Bo dalej. Gerwazy opowiada hrabiemu o dawnej świetności zamku, o tajemnym, miłosnym związku z Olni Główny i Jacka Soplicy i dokonanym przez niego w zemście za odmówienie jej ręki zabójstwie. Zabójstwie stolnika. Wszystko po to, aby wzbudzić w hrabim niechęć do oddania zamku rodowi. Tak zginął pan potężny, pobożny i prawy, który miał w domu krzesła, wstęgi i buławy. Ojciec włościan, brat szlachty i nie miał po sobie syna, który by zemstę poprzysiągł na grobie. Ale miał sługi wierne. Ja w krew jego rany obmoczyłem mój rapier z scyzorykiem zwany. Zapewne pan o moim słyszał z scyzoryku, sławnym na każdym sejmie, targu i sejmiku. Przysiągłem wyszczerbić go na Soplicu w karkach. Ścigałem ich na sejmach, zajazdach, jarmarkach. Dwóch zarąbałem w kłótni, dwóch na pojedynku. Jednego podpaliłem w drewnianym budynku, kiedyśmy zajeżdżali z Rymszą Korelicze. Upiekł się tam jak piskorz, a tych nie policzę, którym uszy obciąłem. Jeden tylko został, który dotąd ode mnie pamiątki nie dostał.
Urodzoniutki braciszek owego wąsala żyje dotąd i swoich bogactw się przechwala. Zamku Choreszków tyka swych kupców krawędziom. Szanowany w powiecie, ma urząd, jest sędzią. I pan mu zamek oddasz? Niecne jego nogi, moją krew pana mego zetrzeć z tej podłogi. O nie, póki Gerwazy ma choć za grosz duszy i tyle sił, że jednym małym palcem ruszy scyzoryk swój. Wiszący dotychczas na ścianie, puty soplica tego zamku nie dostanie. O, krzyknął hrabia, ręce podnosząc do góry. Dobre miałem przeczucie, żem lubił te mury. Choć nie wiedziałem, że w nich taki skarb się mieści. Tyle scen dramatycznych i tyle powieści. Skoro zamek mych przodków soplicą zagrabię, ciebie osadzę w murach, jak mego burgrawie. Tak, muszę zerwać wszelkie z soplicą układy, choćby do pistoletu przyszło lub do szpady. Dziękuję bardzo.